Akcja dzieje się w samolocie pasażerskim. Po starcie samolotu pilot objaśnia pasażerom trasę i długość lotu, wysokość i prędkość, z jaką polecą, temperaturę na zewnątrz i co będzie można zobaczyć z okna samolotu przy sprzyjającej pogodzie. Kończąc objaśnienia, pilot zapomniał jednak wyłączyć mikrofon i rozkładając się wygodnie w fotelu, mówi do pilota siedzącego obok: no to kolego, włączamy automatycznego pilota i najpierw wypijemy sobie kawę, a potem przelecimy stewardesę. Stewardesa, słysząc całą rozmowę, bez namysłu zaczyna biec do kabiny pilotów. Ale po drodze potyka się i przewraca w przejściu między siedzeniami koło starszego jegomościa. Ten, widząc całą sytuację, z trudem wstaje z siedzenia, a następnie pomaga wstać stewardesie, po czym zwraca się do niej: i co się tak spieszy? Przecież mówili, że najpierw wypiją jeszcze kawę.